Cześć, z tej strony Dawid. Dzisiaj wraz z marką Case oraz dealerem Toolmax Track zapraszamy Was do obejrzenia dwóch maszyn. Są to koparko ładowarki serii SV. Mamy tutaj po jednej stronie 580, a po drugiej na równych kołach 695. Także zapraszam do oglądania. Give it to me like... Zaczniemy sobie od modelu 580. Jest to maszyna o masie 950 kg, mocy silnika 84 kW, co w przeliczeniu da nam 114 koni. Z przodu, jak widzicie, mamy koła 20-calowe, z tyłu 30-calowe. Jest to bardzo fajna konfiguracja, która pozwala na bardzo dużą mobilność przy zachowaniu niskich kosztów eksploatacji. I jak widzicie, maszyna standardowo jest wyposażona w łyżkę typu krokodyl, razem z widłami. Do tego mamy tutaj łyżkę skarpową do sprzętu koparkowego o szerokości 1,5 metra. Z tyłu za nią leży jeszcze łyżka 30, a zamontowana na maszynie aktualnie jest 60. Wraz z szybko złączem pozwoli na bardzo szybką wymianę łyżek, tak żebyśmy mogli dostosować się bardzo szybko do następnego zadania. A dodatkowe linie hydrauliczne pozwolą nam na podpięcie dodatkowego osprzętu, który będzie nam potrzebny. Projektanci sprawili, że maszyna wygląda dużo lepiej od serii ST, jest dużo bardziej nowoczesna, a także zyskała trochę większą kabinę. Tylne światła zostały zaprojektowane tak, że możemy je w każdej chwili stąd ściągnąć i przełożyć tam na dół, dzięki czemu w trakcie przejazdów jesteśmy lepiej widoczni, a na czas pracy, kiedy jesteśmy na budowie, mamy pewność, że nie uszkodzimy świateł. Już na wejściu widać naklejkę Ride Control, która informuje nas, że maszyna jest wyposażona w ten system. Maszyna od strony wejścia oczywiście ma też wlew do zbiornika AdBlue, a także wlew do zbiornika paliwa. Następnie szeroko otwarte drzwi bardzo ułatwiają dostęp do maszyny. W bardzo prosty sposób możemy również zajrzeć do środka, tak aby sprawdzić, czy mamy olej w silniku, a także płyn chłodniczy. Wszystko tutaj jest na wierzchu, a dostęp jest bardzo łatwy. Z prawej strony maszyny mamy zbiornik oleju hydraulicznego wraz ze wskaźnikiem, dzięki czemu na bieżąco mamy podgląd na to, co się dzieje i czy mamy wystarczająco oleju do pracy. Powyżej znajduje się akumulator wraz z wyłącznikiem głównym, a jeszcze wyżej mamy taki mały schowek, w którym możemy sobie schować smarownicę, klucze lub coś innego, co jest nam potrzebne do pracy. Wsiadając do kabiny, już widzimy, że jest dużo, dużo większa niż w serii ST. Dzięki czemu każdy operator, myślę, że będzie się tutaj czuł bardzo dobrze i swobodnie oraz będzie miał dużo miejsca na to, żeby przełożyć nogi z miejsca ładowarkowego na koparkowe. Z przodu został zamontowany licznik prędkości, tak aby nas informować na bieżąco, nie odrywając wzroku od drogi. Po lewej i prawej stronie kierownicy zarówno są przyciski, jak i dwie manetki, które są bardzo dobrze oznakowane, dzięki czemu operator od razu będzie wiedział, co gdzie się znajduje. Po prawej stronie znajduje się joystick od osprzętu ładowarkowego z wielkim żółtym przyciskiem FNR, który pozwala nam na przełączanie jazdy przód-tył i nie musimy dzięki temu sięgać za kierownicę do manetki. Po prawej stronie joysticka znajduje się również hamulec ręczny, a także mamy pulpit z wszelkimi innymi przełącznikami. Powyżej znajduje się panel klimatyzacji wraz z przełącznikiem FNR. Jest to przełącznik, dzięki któremu aktywujemy funkcję FNR właśnie na joysticku ładowarkowym, a powyżej mamy jeszcze tutaj kieszonkę na telefon. Możemy go sobie tutaj wygodnie schować, nie będzie nam się nigdzie walał po kabinie, natomiast jeszcze wyżej mamy tutaj radio z Bluetooth. Znowu za pulpitem mamy tutaj kieszonkę, jest również chłodziarką, możemy tutaj wsadzić litrową butelkę oraz kanapki, dzięki czemu będą cały czas chłodne i nam się nie zepsują. Po prawej stronie znajduje się kuweta, do której też możemy bardzo dużo wsadzić, jest bardzo głęboka, możemy tutaj wsadzić dokumenty, ewentualnie jakieś inne rzeczy, nawet nasz plecak by się tutaj zmieścił. Po prawej stronie przy fotelu mamy kolejną kuwetę, bardzo głęboka kieszeń, do której też możemy bardzo dużo wsadzić. Jest tutaj oczywiście też miejsce na napój, możemy wsadzić sobie tutaj większą butelkę i ustawić sobie dodatkowo nawiew chłodny od klimatyzacji, tak aby nasze picie było cały czas chłodne.
Po lewej stronie mamy tutaj dodatkowy uchwyt na kubek i taką płytką kuwetę, którą jak odchylimy, to mamy tutaj zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. Przechodząc dalej w stronę tyłu maszyny, jest ogromny schowek, do którego naprawdę też pomieścimy wiele naszych potrzebnych rzeczy. No tutaj Case bardzo się postarał. Z tyłu natomiast osprzęt koparkowy jest już sterowany tutaj joystickami. Dwie kolumny, które można ustawić w każdym kierunku, dopasowując je bezpośrednio do siebie. Co Wam pokażę za chwilę, ale zrobimy to w 695. Dobrze, czyli przejdźmy do większej zabawki, czyli modelu 695 SV. Jest to maszyna o masie 9 ton, 800 kg. Do tego generuje silnik moc 89 kW, co w przeliczeniu daje nam 121 koni mechanicznych. Jak widzicie, z przodu oraz z tyłu mamy koła 28-calowe, co daje nam dużo lepsze właściwości terenowe. Jak widzicie, przy 695 również z prawej strony od razu mamy tutaj zbiornik na płyn AdBlue, do tego zbiornik paliwa. Również całość jest tutaj pokryta tymi chropowatymi naklejkami, które są dosłownie jak papier ścierny, więc będą trzymały nasze obuwie tak, abyśmy nie spadli z maszyny. Powyżej zaraz drzwi stoją dla nas szeroko otworem, ułatwiając bardzo dostęp do kabiny, nawet jeżeli jesteśmy trochę większego rozmiaru. Oczywiście i w tym modelu również możemy zdjąć lampy z tego miejsca i przełożyć je w całkiem inne miejsce, znajdujące się na podporach, dzięki czemu, tak jak w 580, nie musimy się bać o to, że uszkodzimy w jakiś sposób lampę pracując na budowie, a potem w trakcie przejazdów, że będziemy widoczni. Case dodatkowo dał nam tutaj jeszcze miejsce na tablicę rejestracyjną z podświetleniem. Tutaj również otwarcie maski nie stanowi największego problemu. Możemy to zrobić z łatwością, po czym ukazuje nam się widok na cały silnik oraz możliwość sprawdzenia płynu chłodniczego, a także sprawdzenia tutaj poniżej oleju silnikowego i ewentualnie dolania go do silnika. Zaraz po wejściu zwracamy uwagę na wielki fotel, który jest bardzo wygodny, jest centrum naszego dowodzenia w tej maszynie i zapewnia nam wielki komfort, dzięki czemu możemy długo prowadzić pracę. Fotel jest pneumatyczny, do tego jest podgrzewany i regulowany w kilku płaszczyznach. Regulacja oparcia jest bardzo prosta, wystarczy tutaj z tyłu złapać, delikatnie unieść i już nam się wydłuża cała część, która podtrzymuje nasze plecy. Podłokietniki zrobione są z bardzo miękkiego materiału, dzięki czemu nasze ręce będą tutaj odpoczywać. Co jest też bardzo ważne, mamy tutaj możliwość regulacji podparcia dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa, co bardzo zwiększa komfort, jeżeli chodzi o pracę maszyną. W przedniej części przy kierownicy, po jej prawej i lewej stronie, mamy oczywiście dobrze widoczne wszystkie manetki i przełączniki. Mamy również tutaj przełącznik od trybu skrętu kół, a także licznik prędkości. Przechodząc do prawej strony, mamy tutaj, tak samo jak w 580, joystick od sprzętu ładowarkowego z dużym przyciskiem FNR. Mamy tutaj również suwak, dzięki któremu możemy otwierać i zamykać szczękę łyżki, a także możliwość zrzucenia biegu na niższy, kiedy potrzebujemy więcej mocy. Pod spodem w joysticku w tym modelu znajduje się również możliwość wysprzęglenia maszyny, tak abyśmy uzyskali pełną moc na osprzęcie ładowarkowym. Po prawej stronie znajduje się oczywiście hamulec ręczny. Mamy tutaj przełączniki takie same jak w poprzednim modelu. Wszystko jest jednakowo umiejscowione, dzięki czemu nie musimy niczego szukać. Powyżej tak samo znajduje się tutaj panel od sterowania klimatyzacją, przycisk uruchomienia FNR na joysticku ładowarkowym. Powyżej mamy też tutaj kieszonkę na telefon i oczywiście radio z Bluetooth. Po prawej stronie również i tutaj znajduje się mała chłodziarka, do której zmieścimy nasze kanapki oraz litrowe picie, które tutaj sobie już przygotowałem. Mamy naszego Sprite'a. Wkładamy, zamykamy i chłodzimy. Do tego możemy wrzucić oczywiście tam jakieś kanapki. Tutaj mamy też tą tak samo głęboką kuwetę. Poniżej mamy jeszcze jedną kieszeń, też bardzo głęboką. Mamy tutaj też jeszcze miejsce na duży napój. Możemy także go schładzać poprzez ustawienie tutaj klimatyzacji. Po lewej stronie natomiast mamy tutaj, jak w poprzednim modelu, też tutaj płytką kuwetę,
pod którą jest zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy. Mamy tutaj też kolejny uchwyt na kubek i ogromny schowek. Tak jak wcześniej Wam pokazałem, nasza dźwignia odblokowania fotela znajduje się po lewej stronie. Możemy sobie szybko przejść do tylnej części, nie zahaczając o nic. Po prostu się obkręcamy i już jesteśmy na wprost naszych joysticków. Przy joystickach mamy bardzo łatwy dostęp, jeżeli chodzi o rozkładanie podpór. Mamy je tutaj, jeszcze dodatkowo są osłonięte takim drutem, tak aby przypadkowo kolanem czegoś tam nie dotknąć w trakcie pracy. Następnie regulacja, jeżeli chodzi o te podłokietniki, są już troszkę nieco bardziej twarde, ale myślę, że nie będzie to przeszkadzało zbytnio. Możemy tutaj odkręcić pokrętło, dzięki czemu zluzuje się tutaj prowadniczka i następnie możemy regulować sobie wysokość do joysticka. Następnie możemy sobie tutaj regulować oddalenie jednej i drugiej kolumny z joystickami poprzez złapanie tutaj tych dwóch dźwigienek. Chwytamy, przeciągamy i możemy sobie regulować tak, jak potrzebujemy. Następnie tutaj poluzowujemy, aby móc na prawą lub lewą stronę przechylić kolumnę z joystickiem, tak aby dopasować ją do siebie. Po wybraniu odpowiedniej pozycji wystarczy, że z powrotem skręcimy. Jak sami widzicie, seria koparku ładowarek SV jest, moim zdaniem, została bardzo dobrze dopracowana. Ma dużo większą kabinę, jest dużo lepszy komfort dla operatora. Też koszty eksploatacji tej maszyny są dużo mniejsze. Mamy tutaj tryb eko, który pozwala nam zaoszczędzić około 10% paliwa więcej, co przełoży się na niższe koszty oraz dłuższą pracę na jednym tankowaniu. Jeżeli spodobał Wam się filmik, zostawcie pod spodem lajka, dajcie też koniecznie komentarz, którą Wy byście wybrali, czy to na małych kołach, czy na dużych kołach i koniecznie dlaczego. Zapraszam Was również na inne media społecznościowe jak TikTok, Facebook czy Instagram. Do następnego razu. Cześć! We'll be right back.